Antoni Korycik, jeden z głównych współzałożycieli Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku, jest głównie rzeźbiarzem, ale jego działalność nie ogranicza się tylko do wykonywania monumentalnych rzeźb w drewnie. Jest także malarzem, co możecie Państwo zobaczyć na aktualnie trwającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Wypożyczalnia Główna przy ulicy Oświęcimskiej wystawie. Wystawa będzie czynna do połowy października. Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia tej wystawy.